Fuzarium w uprawie cebuli stanowi coraz większe wyzwanie. Nie chcemy tej choroby. Mamy skuteczne rozwiązanie. Preparat BioControl T34. Za chwilę więcej o tym produkcie. Znajdujemy się dzisiaj w gospodarstwie pana Mateusza Kopytowskiego w miejscowości Rycerzewko w województwie kujawsko-pomorskim. Z właścicielem gospodarstwa porozmawiam dziś o tym, w jaki sposób radzi sobie z chorobami odglebowymi cebuli, a w szczególności z coraz częściej atakującymi cebulę grzybami z rodzaju fuzarium. Mateusz, jesteśmy u Ciebie w przechowalni. Całkiem sporo jest tutaj u Ciebie tej cebuli. Proszę, powiedz trochę o uprawach, jakie dominują u Ciebie w gospodarstwie. Na jakiej powierzchni gospodarujesz? Okej, okay, no tak jak wspomniałeś, cebuli jest dosyć sporo. Myślę, że tej przechowalni jest około 1000 ton. Cebula stanowi około 20-30% moich upraw, a uprawiamy ogólnie około 100 hektarów warzyw. Cebula bardzo, bardzo fajny produkt, bardzo fajnie się to już uprawia od jakichś 30 lat. Nie możemy tego więcej uprawiać ze względu na zmianowanie, tak? Wiemy, że spotykamy się tutaj pod kątem problemów odglebowych i chcemy tego uniknąć, czyli bardzo ważne dla nas jest zmianowanie, czyli wchodzimy w inne warzywa, troszkę zboża. Inne warzywa to ziemniaki jadalne, broku na świeży rynek również i fasolka szparagowa też pod kątem trochę takiego zmianowania, bo jednak strączkowe, motylkowe no i to też fajnie trochę odchodzi, no bo jednak kombajn to zbiera, tak? Czyli gdzieś tam praca ręczna trochę odchodzi. Powiedz, z jakimi problemami zmierzasz się tutaj na co dzień w uprawie cebuli? Dodaj, dochodzą do nas sygnały, że fuzarium stanowi takie coraz większe wyzwanie w uprawie cebuli. Powiedz, jak to wygląda u Ciebie w gospodarstwie? No uprawa cebuli no to jest dosyć spore wyzwanie. To jednak kupę lat doświadczenia i tak dalej, ale nie zawsze jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić mimo doświadczenia. Warunki pogodowe, w tym roku wiosna, każdy wie, zimno, długo zimno, cebula schodziła dosyć długo. Potem nagle szybko ciepło, susza, w ogóle zero opadów, to po prostu... Warunki nie sprzyjały uprawie. Warunki były takie, że po prostu już nie spodziewaliśmy się tych plonów przy tych warunkach. No ale dosyć mocno żeśmy zainwestowali, dużo wody, przede wszystkim wody, ale zabiegów też, zabiegów biologicznych między innymi, bo no, w tych warunkach gdzieś tam lepiej te... No właśnie, powiedz... Bo chemia jednak nie do końca w tych upałach. Tak daję sobie radę. Powiedz, jakie preparaty zastosowałeś w walce z fuzariną, z gwizdą cebuli? Znaczy, jeśli chodzi o konwencjonalne, no to takie, jakie są zarejestrowane, tak? A jeśli chodzi o biologiczne, no to między innymi z Waszej firmy AgroSimex, BioControl T34. I uważam, że myślę, że chyba na pewno miało to wpływ, no bo w tym roku nie myślę, tylko na pewno jest dużo mniej tej zgnielizny fuzaryjnej, odglebowej niż w zeszłym sezonie, także moim zdaniem na plus. Wspomniałeś, że stosowałeś BioControl T34. Tak. Powiedz proszę, w jakiej dawce, na jakich uprawach i jak? Zalecana, tak jak zalecana dawka, 0,25 kg na hektar, 400 litrów wody na hektar. Zastosowanie było przed uprawą pod cebulę, czyli zaraz przed uprawą, przed sianiem, zabieg opryskiwaczem z BioControl T34, od razu agregat, wymieszanie z glebą, 3-4 cm i siewnik. I to była taka technologia, moim zdaniem się powiodła. BioControl T34 to preparat mikrobiologiczny. W swoim składzie zawiera zarodniki grzyba Trichoderma asperellum szczep T34. Preparat ten wykazuje 4 skuteczne mechanizmy działania, dzięki czemu bardzo skutecznie działa na fuzaryjną zgniznę cebuli. Mechanizmy te to indukowana systemiczna odporność roślin, nadpasożytnictwo patogenów, produkcja enzymów oraz kolonizacja korzeni. Kiedy należy zastosować preparat BioControl T34, aby uzyskać satysfakcjonujące rezultaty w zwalczaniu fuzaryjnej zgnizny cebuli? Preparat BioControl T34 stosujemy przed siewem lub sadzeniem rośliny uprawnej w formie oprysku w dawce 0,25 kg na hektar. Ważne jest, aby po zabiegu wymieszać preparat z glebą. Niewątpliwą zaletą preparatu BioControl T34 jest jego szeroka etykieta rejestracyjna obejmująca ponad 100 różnych gatunków roślin, w tym m.in. cebulę, marchew, kapustę, broku oraz inne warzywa uprawiane w gruncie. Preparat BioControl T34 jest wpisany na listę mikrobiologicznych preparatów Ministerstwa Rolnictwa.
Co to oznacza? Może być stosowany w ramach ekoschematu biologiczna uprawa upraw, w ramach którego możemy otrzymać dofinansowanie 90 euro do hektara. Jeżeli uprawiają Państwo warzywa w monokulturze lub borykają się Państwo z problemem chorób odglebowych, to zachęcam do zastosowania preparatu Biocontrol T34 oraz do kontaktu z przedstawicielami firmy AgroSimex. Biocontrol T34 stosowałem w sezonie 2023 na fuzarium cebuli. Na pewno będę stosował w sezonie 2024.